Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zakończymy drugi rozdział w Painkillerze. No i to będzie boss. Potwór z bagien. Potwór z bagien. Boss, który jest ciekawie zaprojektowany. No i do którego trzeba też podejść z odpowiednią taktyką. Przyznam się, że na początku, kiedy grałem w Painkillera, nie miałem pojęcia, jak z nim walczyć. Już nawet ten mini boss z Vampir był dla mnie łatwiejszy niż on. Mniej błądziłem przy jego zabijaniu. Okej, no więc tak. Nasz boss ma kilka ataków. Nasyła na nas bąbelki, które musimy zestrzelić. Lub też może na nas nasłać takie oto węże, coś w tym rodzaju. My natomiast musimy w momencie, kiedy znajdzie się on blisko baniek, musimy właśnie w nie strzelić. Wtedy traci on życie. I to jest właściwie pierwsza faza walki z tym bossem. Wyglądałoby to na łatwe, natomiast no, nie wszystko jest takie proste, jakby się mogło wydawać. O, akurat tu się udało mi uniknąć obrażeń. Czasami nawet nasyła on dwa węże i tu już się robi problem. Nie powinien mnie trafić, chociaż kto tam go wie. No dobra. Niech te bąbelki się na nim tworzą. On, kiedy przybiera taki właśnie kolor, robi się śmiertelny. Ta moc, którą teraz zrobił, jakby jest takim komunikatem, że zaczęła się druga faza walki z nim. I tutaj mamy o tyle trudno, że bąbelki już tworzą się w jednolitych miejscach i tutaj już nie chodzi o to, żeby go, jakby to powiedzieć, tymi bąbelkami, znaczy, żeby go zranić, ale o to, żeby właśnie zniszczyć je wszystkie po jakimś czasie i w tym momencie, kiedy je zniszczymy, on staje się śmiertelny. Dopiero w momencie, kiedy ugasi jeden z tych bombli, a może na... nie, w sumie to nawet kilka. Bo jak widzicie, nadal jest śmiertelny. W momencie, kiedy te wszystkie bąble ugasi, znowu stanie się nieśmiertelny. Na razie jednak to nam nie grozi. Okej, no i zabiliśmy go. Kurde, co tak szybko w sumie? O, odblokowałem kartę Tarota. Chodziło o to, żeby zabić stwora z bugiem w mniej niż 4 minuty. No i udało mi się. Całe szczęście, że mamy filmik. Dzięki temu to wideo będzie trochę dłuższe. Co to w ogóle za karta? Zręczność. 2 razy szybsze przeładowanie. To się tak średnio w sumie przydaje. Is that blood? Yeah, but I'm fine. I said I'm fine. Okay. Let me see the scroll again. The troops are on the move from here, but I can't determine where they've gone. They've definitely moved north, but I'm not sure where exactly. Okay, I think I know someone who can help.
is it? It's Daniel. Eve, this is Asmodeus. Asmodeus? Eve. Daniel, he's a demon. Let's get out of here. It's okay, I know him. He's a friend. Hey, thanks, Daniel. Look, it's okay. He'll know where the generals are hiding. So, how exactly do you two know each other? A while back, I heard what sounded like an unusually fierce battle just outside of this building. Daniel managed to survive, but was severely injured. Impressed that he had the skills and strength to defeat four demons at once, I decided to help him recover. You're a demon. Why didn't you just finish him off? I am a demon, yes, but I'm not like the others. I didn't come here to hunt human souls like wild animals. I came here to escape from below. I did so long ago, and have been in hiding and waiting ever since. Wait. You're not THE Eve, are you? What? THE Eve? You never told me that. It isn't something I enjoy speaking about. Wait, why are you here then? Where's Adam? So, Daniel, what can I help you with? We need help locating Lucifer's armies and the other generals. Lucifer has been sneaking his vast horde of minions into this world for a long time, strategically positioning them for an assault on Heaven. We have reason to believe that he is planning on attacking soon, and we've got to destroy the generals before they can organize their forces. I'm having an hard time acting against my own kind, but... We know they were here, but we think they've moved somewhere in the north. Yeah, they moved here, near the train station. See? I told you he'd know where they are. Thank you, my friend. I'll see you again soon. I might know of someone who has more information. I want to check it out. From what I've seen, you can probably handle this on your own. I'll meet up with you as soon as I can. No i okej, filmik też nie był aż taki długi. Co najciekawsze, demony, z którymi walczył Daniel Garner, nigdy nie pojawiają się w tej grze. Tak, żebyśmy mogli z nimi stoczyć bitwę. A po drugie, bardzo ciekawe było to, że on walczył z tymi demonami w fabryce, czyli w miejscu, w którym dopiero w rozdziale trzecim przyjdzie nam walczyć. No, to w sumie ciekawe. Ale następny rozdział będzie miał... To jest w sumie chyba najkrótszy rozdział w całej tej kampanii. Ma on trzy zwykłe rundy i bossa, z czego... Wadą największą tego rozdziału jest to, że jeżeli zobaczymy już przeciwników w pierwszej misji, no to będziemy wiedzieli, jacy oni będą w drugiej i trzeciej, ponieważ tutaj cały czas walczymy z tymi samymi przeciwnikami. No ale dobra, do tego przejdziemy później. A na razie się z wami żegnam i do następnego let's playa.